Pamiętamy pod koniec poprzedniego roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych, to opozycyjni ekonomiści bądź też opozycyjni politycy mówili, że trzeba podnosić stopy procentowe. Teraz, kiedy są podnoszone, to mówią, że nie potrzeba podnosić stóp procentowych, więc oni szukają każdego pretekstu, każdego nawet najbardziej absurdalnego argumentu do tego, żeby zaatakować rządzących. Dzisiejsza decyzja w sprawie stóp procentowych to jest sygnał, że Rada Polityki Pieniężnej cały czas walczy z inflacją, która jest globalnym problemem i oczywiście także problemem w naszym kraju, więc decyzje o podwyżkach stóp procentowych mają za zadanie stłumić tą inflację w bliższej przyszłości. Podwyżki stóp procentowych wpływają oczywiście na to, żeby w pierwszej kolejności podwyższać oprocentowanie kredytów i ci wszyscy, którzy mają kredytów, już wkrótce odczują to po własnej kieszeni. Myślę, że dla takiego typowego kredytu hipotecznego na 30 lat, na 300 tysięcy złotych, to rata kredytowa wzrośnie mniej więcej miesięcznie około 100-150 zł. Myślę, że tyle należy oczekiwać podwyżek.